Trenerze, dzisiaj zobaczyliśmy w meczu dwa różne oblicza obu drużyn. W pierwszej połowie rekord zagrał futsal z zupełnie innej planety, praktycznie skuteczność na bardzo wysokim poziomie. Natomiast w drugiej połowie FC zaczęło grać jak z nut i goniło wynik ile tylko mogło, ale zabrakło tej jednej bramki. Jak pan to oceni ze swojej strony? No przede wszystkim to już trzecią taką rozmowę mam bardzo podobną, tak? No, pierwsza połowa ciągle gdzieś brakowało, pół metra do przeciwnika. Mówiliśmy sobie o tej agresywności, żeby nie dać rekordowi rozwiniętych skrzydeł. Gdzieś dobrze mecz nie weszliśmy i nas skrzętnie punktowali. Ja myślę, że trochę więcej sytuacji mieli od nas w pierwszej połowie, ale myślę, że my mieliśmy takie też, żeby gdzieś tam strzelić, to nie dość, że nie strzelaliśmy, co można bardziej wybaczyć, bo to jest tylko skuteczność, tym trzeba coś pracować. No ale kardynalne błędy w defensywie, to rekord skrzętnie wykorzystywał, tak pan wcześniej powiedział. Na druga połowa cóż, no kilka męskich zdań byliśmy sobie w szatni, ale nie takich, żeby kogoś tam sprowadzać na ziemię, tylko żeby zmobilizować, żebyśmy zapomnieli o tym, żebyśmy wrócili do gry, żebyśmy podnieśli głowę do góry i to się udało generalnie, bo uważam, że no bardzo niewiele nam brakło, żeby się ten punkt rekordowi urwać. I ten wynik, który wyciągnęliśmy w drugiej połowie, to nie wynikał z tego, że oba zespoły grały równo, a my strzeliśmy, tylko my nie zdominowaliśmy rekordu w połowie. To cieszy, a też nie ma co się tym zakłóstywać. Ja generalnie wierzę w to, że zespół potrafi grać, tak? Tylko że nie potrafiliśmy w dwóch połówkach utrzymać jakości, a na tym pracowaliśmy cały tydzień. To dzisiaj się nie udało niestety, ale rekordowi też nie udało grać dwie połówki na jednym poziomie, więc no taki to był mecz niestety. No właśnie, jak ze zdrowiem drużynie, bo praktycznie nie było chyba utykającego gracza w zespole FC Toruń. Każdy z graczy gdzieś tam ucierpiał, czy to jeszcze przed tym meczem, jak również w trakcie. No tak, no taki moment przez sezonu, że troszkę mamy takim krwiorazów. Nikt się z tym oczywiście nie otwiera przed meczem, bo nie ma co o takich rzeczach mówić. Wiadomo było, że nie mam Krzyśka Elsnera, wiadomo było, że Marcin Mroczewski grał się z urazem, Marcin Mikołajewicz, jak wszyscy Państwo widzieli, grał z urazem. Taką wspólną decyzję podjęliśmy, ale generalnie no, musimy teraz wylizać te rany. No, gramy za tydzień w Wieliczce i do tego meczu musimy się pozbierać i jest teraz taki moment, który musimy mocno o siebie zadbać, bo gdzieś tam się nawarstwiły te urazy wynikające z takiego przypadku, no, gdzieś tam takich starć z przeciwnikiem. Trenerze, pierwsza połowa rozpoczęła się idealnie, szybko kuliście rywala 5-0, no i wydawało się, że w drugiej połowie powinien mieć spokój, a tutaj rywal gonił i niewiele zabrakło, aby punkty zostały stracone po raz pierwszy w tym sezonie. No tak, pierwsza połowa była w naszym wykonaniu bardzo dobra. 5-0 to samo mówi o sobie i graliśmy dobry futsal, dużo sytuacji. No wszystko gdzieś tam nam wychodziło, wszystko zaskoczyło i stałe fragmenty i gra i gdzieś zdominowaliśmy rywala. No i nagle gdzieś tam coś się zacięło w drugiej połowie, straciliśmy jedną, drugą, trzecią i wkradła się nerwowość. I ta gra już nie była tak dobra w naszym wykonaniu. Na pewno trudny mecz, trudny teren. Jedynie z czego można się cieszyć, to z tego, że mamy tutaj, że wywozimy z Torunia 3 punkty i utrzymujemy dobrą passę, ale na pewno jest nad czym myśleć, bo ta druga połowa no, była taka, że no, nie chciałbym już drugi raz mojej drużyny oglądać tak grającej, bo w tym sezonie na pewno tak słabo połówki nie zagraliśmy. Ale ja nigdy nie oceniam na gorąco gdzieś tam po meczu, muszę sobie to spokojnie zobaczyć i wtedy zobaczę gdzieś tam, co na mnie się nie układało. No właśnie, rywale wiedzą, że muszą bić mistrza i grają naprawdę na 200%. Ostatnio pokazali to katowiczanie, teraz FC Toruń. Chyba coraz trudniej motywować zawodników do tych kolejnych zwycięstw. Znaczy, ja mam ten plus, że moi zawodnicy są głodni zwycięstwa i każdy mecz chcą wygrywać, więc z tą motywacją nie ma problemu, ale gdzieś trochę dzisiaj, żeśmy zostali uspani po pierwszej połowie 5-0, już wydawało się, chociaż z doświadczenia wiemy, że Katowice też przegrywały wczoraj 5-1 i wygrały 6-5, więc historia pokazuje, że takie mecze można przegrać. No ale gdzieś no tak bywa, więc na pewno nie chcę, żeby to nam się powtarzało. Chcemy grać tak, jak graliśmy we wszystkich meczach, czyli do końca strzelaliśmy dużo bramek, budowaliśmy przewagę i siedzieliśmy spokojnie na ławce i graliśmy spokojny futsal na parkiecie. Kola, szkoda tych straconych bramek w pierwszej połowie, bo w drugiej graliście już wzorowo, goniliście, ale zabrakło tej jednej bramki, aby zdobyć punkty na własnym parkiecie. No szkoda wszystkie bramki, bo tak naprawdę straciliśmy po swoich błędach, że rekord wykorzystały nasze błędy i strzeli te bramki. My w pierwszej połowie też mieliśmy te sytuacje, nie mogliśmy wykorzystać tej sytuacji. Niestety to tak się dzieje w sporcie. Nie wykorzystujesz swoje sytuacje, to niestety stracisz, także to jest sport. No, przypomnijmy, mamy jeszcze tą drugą rundę rozgrywek, 5 meczów, punkty będą podzielone. Myślisz, że jeszcze rekord może stracić jakieś punkty w tym sezonie? No myślę, że tak, bo to jest sport, także wydaje mi się, że każda drużyna teraz wyjdzie na rekord na maksu, żeby wygrać, żeby tylko zabierać im punkty, bo tak naprawdę nigdy się w tym roku, w tym sezonie nie odebrali punktu rekordowi, także na pewno każda drużyna będzie chciała, żeby choć remis, ale żeby zremisować z rekordem. Ten mecz miał dwa inne scenariusze. Pierwsza połowa pod wasze dyktando, a w drugiej połowie to rywal zaczął grać swoje warunki. Ostatecznie to jednak o jedną bramkę wy byliście lepsi, właściwie 3 punkty z ciężkiego terenu, jakim jest Toruń. Na pewno. Dużo drużyn tutaj gubi punkty.
Myślę, że na drugą połowę delikatnie mówiąc nie wyszliśmy, ale suma summarum wygrywamy i to my mamy 16-0-0. Właśnie czujecie tą presję, że możecie do końca sezonu w ogóle nie stracić punktu, co byłoby no, rekordem na miarę rekordu. Na pewno. Czujemy się mocni, ale przed każdym przeciwnikiem mamy pokorę i w sobie tak samo mamy pokorę. 16 zwycięstw z rzędu. Mam nadzieję, że się nie zatrzymamy, a co będzie, zobaczymy. Mamy jeszcze ciężki wyjazd na Gatce, ale teraz mamy 2 tygodnie wolnego i chcemy się skupić na meczu w Gdańsku.